Ośmioosobowa rodzina zatruła się tlenkiem węgla i trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w tej kamienicy w Mikołowie na ulicy Konstytucji 3 Maja. Jak podaje straż, przyczyną był prawdopodobnie niesprawny piec. Czujnik wykazał w szczytowym momencie 800 ppm, to kilkanaście razy więcej niż przewiduje norma. Włączyłam wodę, mam ogrzewanie centralne gazowe, włączyłam wodę do kąpania do dzieci. Po chwili wsadzałem dzieci do wanny, zaczął mi miernik czadu po prostu sygnał dawać, że bierze się czad. No w tej chwili no, wyłączyłam momentalnie wodę, wyciągnęłam dzieci z wanny, ubrałam je szybko, no i wyszłam z mieszkania, ale szło to jeszcze wyżej. Czyli doszło tam do 600 czy do 700, tak jak pokazywał licznik, tak? Wymiar. No wezwaliśmy straż pożarną, przyjechała straż, przyjechały 3 karetki, no i odwieźli nas do szpitala na badanie, czy nikomu nic nie stało. Kilka osób bolała głowa. W poszkodowanej rodzinie jest 6 dzieci w wieku od 18 miesięcy do 16 lat. Strach i obawa o bezpieczeństwo życia swoich dzieciaków, nie? Tak jak mówię, no to jest 800 ppm, to jest bardzo duża wartość tego tlenku węgla. Mhm. Mamy obawy o to, że po prostu możemy już się nie obudzić na drugi dzień, bo jest okres teraz zimowy grzewczy, kiedy my musimy w nocy grzać tym ogrzewaniem centralnym, piec musi pracować, tak? Po badaniach cała rodzina została wypisana ze szpitala. Zdaniem ojca wysoki poziom tlenku węgla to nie wina pieca, tylko komina. Chcę poprosić o opinię niezależnych kominiarzy. Jak mówią rodzice, to już 3 raz, gdy muszą się ewakuować z mieszkania. Teraz planują zakupić piec we własnym zakresie. Jak mówi straż pożarna, mimo że to początek sezonu grzewczego, statystyki związane z zatruciem tlenkiem węgla już teraz są kiepskie. Od 1 października do dzisiaj tylko w województwie śląskim odnotowaliśmy 35 już zdarzeń związanych z ulatnianiem się tlenku węgla bądź pożarami spowodowanymi przez urządzenia grzewcze. Poszkodowanych zostały 24 osoby, w tym 15. dzieci, więc jeżeli chodzi o, więc jest to, można powiedzieć, no bardzo dużo osób w przeciągu tak krótkiego czasu. Straż przypomina, żeby dbać o kontrolę stanu technicznego urządzeń grzewczych. Pamiętać należy również o zakupie i kontroli czujników czadu. O pomyśle budowy kopalni rud cynku i ołowiu mieszkańcy Rokitna Szlacheckiego w powiecie zawierciańskim dowiedzieli się przypadkowo. Firma twierdziła w swoich politykach, swoich ulotkach, że ona działa zgodnie z wolą, z zasadami mieszkańców, społeczności lokalnej. No jednak miała negatywne decyzje, a kontynuowała procedurę pozyskania koncesji, a nawet w późniejszym okresie jej rozszerzenia i wydłużenia z 5 do 10 lat. Kilka lat temu dowiedzieli się, że jedna z kanadyjskich firm chce otworzyć tutaj kopalnię rud cynku i ołowiu. Wcześniej przeprowadziła tu odwierty, które wykazały, że takich złóż w powiecie zawierciańskim nie brakuje. Zgodę na nie wyraziło Ministerstwo Środowiska. Mieszkańcy na taką inwestycję nie chcą się zgodzić. Bardziej się boimy to, że nie będziemy mieć wody, że wody w ogóle będą zanieczyszczone. Kolejna rzecz, że będziemy pozbawieni tych pięknych lasów. Bo to jest, planują, przeszło 200 hektarów wykarczować lasów. Karolina Jaworska, założycielka grupy Nie dla kopalni na Jurze, która ma obecnie ponad 7 tysięcy członków, jest pewna, że nowa inwestycja zdewastuje tutejsze krajobrazy. Robimy wszystko, co możemy, protestujemy, mamy poparcie właśnie lokalnych władz, ale tak naprawdę no, mamy nadzieję, że uda nam się to wszystko zatrzymać. Ale według burmistrza Łas są raczej marne szanse na to, aby kopalnia w powiecie powstała. W ciągu tych lat, kiedy te prace poszukiwawcze trwały, gmina dokonała zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpiliśmy w 2013 roku. Ten plan został uchwalony w 2016 roku i zakłada, jakby zabrania jednoznacznie lokalizacji tego typu inwestycji na terenie naszej gminy. Eksperci informują, że obawy mieszkańców są przedwczesne. Częściowo obawy mieszkańców podzielam, dlatego że jeżeli w naszym otoczeniu, w naszym najbliższym sąsiedztwie lokowana jest jakaś inwestycja, to wydaje mi się, że w każdym kraju obywatelskim, gdzie obywatele interesują się swoim otoczeniem, należy się taką inwestycją interesować, należy ją sprawdzać, należy wszystko kontrolować i należy po prostu, że tak powiem, mieć rękę na pulsie. Ale w tym danym przypadku kopalni w Zawierciu wydaje mi się, że na plan pierwszy zbyt mocno wychodzą emocje. Obecnie prokuratura okręgowa w Częstochowie prowadzi postępowanie dotyczące prawidłowości decyzji administracyjnych, które skutkowały wydaniem koncesji rozpoznawczej na terenie powiatu zawierciańskiego.
Nie dla odpadów w Dąbrówce Wielkiej, dzielnicy Piekar Śląskich. Informacja o podjęciu przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie utworzenia przy ulicy Rozalki miejsca magazynowania odpadów wzburzyła mieszkańców i władze miasta. Słowo parking nie jest właściwym, ponieważ ma to być miejsce składowania odpadów z nielegalnych transportów. I nikt z nas nie nabrał się na to, że ma być to tylko utwardzona powierzchnia, na której będą dokonywane kontrole. Ja wyznaję zasadę i wierzę w to, że raz wwiezione odpady nigdy już miasta nie opuszczą. I nie damy sobie mydlić oczu, ponieważ wiemy, jak to wygląda na przykład w Katowicach. Od roku stoją tam 22 pojazdy wypełnione odpadami, po które nikt się nie zgłasza. Przeciwne są nie tylko władze miasta, ale także radni. Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta jednogłośnie sprzeciwili się stworzeniu takiego miejsca. To miejsce jest tak wśród pól, wśród niedaleko zabudowań. Po drugie, miasto musiałoby pokryć koszty przystosowania tego terenu. Nie stać nas na to. Mamy wiele innych ważnych wydatków w mieście, wiele innych inwestycji, które są ważne. I nie wyobrażam sobie, żeby tam przez tę dzielnicę te ciężarówki zatrzymane, czy te transporty odpadów przejeżdżały. W Piekarach mamy problem z odpadami. Mieliśmy te odpady, które tutaj miały być tymczasowo przechowywane. Natomiast nie ma określonego tego okresu czasu, który jest określany mianem tymczasowe. Dlatego obawiamy się, że one po prostu byłyby tutaj przechowywane na stałe, a po 5 latach praktycznie stałyby się problemem miasta, no i wówczas w majestacie prawa przywiezione odpady musielibyśmy na własny koszt praktycznie usuwać. Pod specjalną petycją podpisują się mieszkańcy nie tylko Piekar Śląskich, ale także innych okolicznych miast, którzy martwią się, czy inwestycja nie wpłynie także na jakość ich życia. Sytuację stara się uspokoić Zarząd Województwa Śląskiego. Izabela Domogała podkreśla, że teren należy do województwa, a to stara się zrealizować obowiązek nałożony przez parlamentarzystów i uspokaja. Nigdy nie było mowy o jakimkolwiek wysypisku śmieci, tym bardziej niebezpiecznych. Zaplanowaliśmy stworzenie tam jednego miejsca parkingowego dla ewentualnie jednego samochodu, który byłby tam zatrzymywany, czyli samochodu, który wiózłby odpady, ale tylko na czas kontroli. Więc w momencie, kiedy okazałoby się, że jest wszystko w porządku, samochód wyjeżdża z takiego parkingu, w momencie, kiedy rzeczywiście okazuje się, że są jakiekolwiek nieprawidłowości, zostaje wydana specjalna decyzja administracyjna, czy mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Wątpliwości co do lokalizacji parkingu ma także wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Obecnie trwa czas konsultacji społecznych. Miasto do 2 listopada ma czas na zaopiniowanie planu. Potem sprawą zajmie się Sejmik Województwa. Od dzisiaj w Sosnowcu duże zmiany przy przebudowie skrzyżowania na DK 94 na wysokości Makro. Nowa organizacja ruchu może zaskoczyć kierowców. I wszystkich, którzy jadą tamtędy niejako tranzytem, to są dobre zmiany, ponieważ sygnalizacja świetlna na zbiegu DK 94 i ulicy Długosza będzie miała troszeczkę inne działanie. Jako że nie będzie wlotów i wylotów z ulicy Długosza, zielone światło dla jadących DK 94 będzie się świeciło zwyczajnie dłużej, czyli łatwiej będzie można tamtędy przejechać. No gorzej dla mieszkańców, którzy zazwyczaj korzystali z ulicy Długosza, aby dostać się na DK 94 albo zjechać z tej ulicy. Tutaj są poważne objazdy przez całe niemal Zagórze albo przez część Śródmieścia. Zmiany te będą obowiązywać do marca przyszłego roku. Związane są one z przebudową infrastruktury, która znajduje się pod ziemią. Przebudowa DK 94 w Sosnowcu to jedna z najdroższych inwestycji drogowych w mieście. Za 100 milionów złotych wykonawca całkowicie zmieni układ drogowy w tym miejscu. Zamiast jednopoziomowego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną pojawi się dwupoziomowe. Prace mają zakończyć się w grudniu przyszłego roku. Bieg rzeki Odry zmieniony. Przepięcie rzeki ma związek z budową zbiornika Racibórz Dolny i oznacza, że prace są już zaawansowane w około 85%. To tak naprawdę pozwoli nam uratować przed falą powodziową m.in. Racibórz, miasto Opole, miasto Wrocław i miejscowości leżące nad Odrą. Tak jak już mówiłem, symulacja pokazuje nam to, że jakbyśmy mieli w 97 funkcjonalny ten zbiornik, nie doszłoby do takich tragedii, jakie mieliśmy niestety do czynienia. Dlatego z punktu widzenia prezesa Wód Polskich i z punktu widzenia myślę, że wszystkich tutaj mieszkańców ta budowla jest arcyważna.
Budowla przelewowo-spustowa, przez którą dziś przepuszczono wody Odry, to jeden z głównych elementów inwestycji. Dalej ma iść już spłatka. Przedstawiciele Wód Polskich i wykonawcy zapewniali, że nie przewidują już żadnych opóźnień. Prace wykończeniowe mają potrwać jeszcze około 2 miesięcy. Na przełomie roku zbiornik ma być funkcjonalny. Ten zbiornik stanie się podstawą, jeśli chodzi o alimentację wody w odrzańskiej drodze wodnej, a przede wszystkim połączenie Odra-Dunaj-Łaba. To są te cele, które wyznaczyliśmy na kolejne lata. Przystąpiliśmy już do działań w zakresie przygotowania do ogłoszenia przetargu na ten element właśnie przebudowy tego zbiornika i tak jak zapowiedzieliśmy, zbiornik w Raciborzu będzie zbiornikiem mokrym. Koszt inwestycji szacuje się na kwotę około 2 miliardów złotych.